Witajcie, towarzysze, w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. Mamy już tutaj tę fabrykę prefabrykatów betonowych i jak sobie zobaczymy, to ten otwarty skład jest po prostu pełny tego, a jak przejdę do tego magazynu, to tutaj też mamy za dużo tych prefabrykatów, więc wypadałoby coś z nimi zrobić. Pierwsza rzecz, no to na pewno możemy je sprzedawać, a druga rzecz, to możemy je wykorzystać. Zacznijmy może od tej prostej rzeczy, czyli je sobie sprzedamy. Także tutaj, w tym kolejowym centrum dystrybucyjnym, znajdujemy sobie średni skład celny i ustawiamy wyładunek prefabrykatów, dokładnie. A druga stacja to będzie chyba to, możemy sprawdzić dokładnie. To jest to i w takim razie nie wyładunek prefabrykatów, tylko tutaj je sobie ładujemy. Bo my chcemy, żeby te pociągi tutaj przyjeżdżały, ładowały prefabrykaty i wywoziły je na granicę. No dokładnie. Także to by było jedno, żebyśmy sobie coś tutaj zarobili i możemy też sprawdzić, jak tam idą nasze zarobki. No pięknie. Mamy dzisiaj 22 grudnia. W tym miesiącu zarobiliśmy już 263 tysiące rubli. Podoba mi się to, podoba, oby tak dalej. Oby tam były jakieś miliony. No ale to może w przyszłości się uda. No dobrze, a teraz żeby wydawać jeszcze mniej pieniędzy i żeby jeszcze bardziej rozbudować naszą republikę, to ja bym chciał sobie postawić coś takiego jak biuro budowy kolei. Jak będę miał taki budynek, to nie będziemy już musieli płacić za budowę tych torów. Będziemy sobie mogli dobudować drugi tor w tym miejscu, no i zrobić też coś, co już od dawna chciałbym zrobić, czyli jakieś połączenie pasażerskie właśnie tutaj na koniec świata. Żeby ci mieszkańcy mogli sobie pojechać na przykład na Politechnikę tutaj do stolicy. No tylko, że cały czas tego nie robiłem, bo nie chciałem za bardzo wydawać tyle pieniędzy na te tory. No a teraz, jak już postawimy ten budynek, to powinno być lepiej. I takie coś, to ja bym chciał wcisnąć jakoś w tym miejscu, ponieważ mogę wam jeszcze pokazać, czego my tutaj będziemy potrzebowali. Do budowy takich torów jest potrzebny żwir, prefabrykaty oraz stal. Także idealnie, stal i prefabrykaty są w tym magazynie, no a żwir też mamy w pobliżu, wystarczy jakoś się stąd odgałęzić i podłączyć do tego budynku. Tylko żeby coś takiego mi się tutaj zmieściło, to na pewno będzie trzeba usunąć tę polną drogę, tak, żeby można tam było zrobić jakieś połączenie taśmociągu, także może ja pojadę jeszcze dalej, tę drogę sobie podłączymy troszkę w innym miejscu, a ścieżkę to ja muszę zostawić, dokładnie, bo do tej fabryki to niestety oni nie mają jak inaczej podejść, najbliższy przystanek jest tu, no więc muszą chodzić tędy, więc na to bym uważał. No i to powinno mi się tutaj zmieścić. Wyrównajmy sobie teren, postawmy to i na razie niech oni sobie to jakoś budują. Jeszcze się zastanowię, czy ja to chcę finansować, czy nie. Wcześniej zobaczymy, co by się tutaj dało zrobić z torami. No na pewno prosto przez tę ścieżkę. No i tu by się trzeba podłączyć jakoś do tego toru. Także wygładźmy to sobie i gdzieś tutaj kawałek dalej. To by było jedno. Mogę też sobie narysować tutaj już drugi tor, żebym mniej więcej widział, jak to robić, bo może ja to zrobię troszkę inaczej, na przykład pozbędziemy się tego i zrobimy to w ten sposób, żeby tutaj dać jeszcze jeden taki tor, w tym miejscu jeszcze jeden. I teraz tak, z tym torem na przykład do tego, tylko jakoś tam dalej, 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 żeby to było jak najłagodniejsze. Teraz ten tor niech przechodzi na przykład do tego miejsca, stąd podłączylibyśmy się jakoś tutaj też tak dosyć daleko. No i na przykład z tego drugiego toru jakoś tak i czy uda się z tym połączyć? Uda się. Dobra, świetnie. O coś takiego mi tutaj chodzi, czyli możemy wyjechać w tamtym kierunku? Jak najbardziej możemy. W tym kierunku też możemy wyjechać, a jeśli chodzi z wjazdem, no to stąd możemy, tym torem po tej stronie, stąd jak jedziemy też można wjechać, czyli to się zgadza. Przejedziemy jeszcze z tym kawałek dalej i ja może sobie to na razie w ten sposób podłączę i powiedzmy, że za to zapłacę, ale jak będę chciał budować dalej tory, no to już niech oni się tym zajmą. W takim razie tutaj też za to sobie jeszcze zapłacimy, tylko może ja zatrzymam czas, wyburzę na przykład ten fragment i podłączę to jeszcze tak. No i dobrze, jedziemy z rublami. To za ruble, wszystkie te tutaj dojazdy za rubelki. Później jeszcze to. Przed tym zjazdem na pewno będzie potrzebny chain i nie wiem, czy tam w końcu dobrze są te semafory, czy nie. To znaczy, to jest raczej dalej źle. Ja się tego pozbędę. Niech tutaj ich zatrzymuje i tak, żeby tu zawsze był jeden pociąg i dopiero jak wjedzie na stację, no to może jechać kolejny. Coś mniej więcej takiego. I teraz tutaj, tak? Chain musi być przed tym rozjazdem.
dalej. Po drugiej stronie dokładnie to samo i za tymi rozjazdami normalne semaforki, jeden oraz w którą on stronę jest w tą. Okej, drugi taki. Czyli czas możemy już włączyć, bo te tory naprawiłem, tu powinni normalnie jeździć. I teraz musimy ogarnąć jeszcze to. Zacznijmy może sobie od tego toru. Tutaj powinien być chain w tę stronę, tak? Ponieważ ten tor służy tylko do wyjazdu. No, wjeżdżać tędy nie będą. Czyli to jest proste. Kolejny tor, dosyć prosty, to będzie ten tutaj, ponieważ nim wjeżdżamy tylko do tego biura i zaraz za tym rozjazdem w takim razie chciałbym mieć taki semafor, że jak ten pociąg już tam przejedzie, no to żeby nie blokował tutaj kolejnego. No a bardziej skomplikowana sytuacja to będzie tu, ponieważ ten tor, no dobrze, on służy do wyjazdu, czyli co, taki chain, a druga część tego toru służy do wjazdu, no dobrze, czyli tutaj mamy chaina, w takim razie zwykły semafor tu i czy coś jeszcze mi będzie potrzebne, to znaczy tutaj już mamy taki jeden blok, ten pomarańczowy, co nie? To też nie jest miejsce, gdzie będzie jeździło jakoś super dużo pociągów, jakichś tam towarowych czy coś takiego. To tak naprawdę będą tylko pojazdy budowlane, więc możliwe, że nie zgłupieją na tym pomarańczowym fragmencie, no a jak się coś będzie działo, no to jeszcze będziemy ogarniać. Ten fragment drogi, to ja bym sobie sfinansował za ruble, żebyście się wyzajęli już tym, a to połączenie między fabrykami, dobra, to już sobie możecie robić. Ale czego ja tutaj jeszcze nie zrobiłem, to tych taśmociągów dla żwiru. Obowiązkowo to musimy tutaj wstawić i zobaczmy, czy ja tu się w ogóle zmieszczę. No to by musiało stać na przykład jakoś tak bokiem, tylko to mi się nie chce tutaj samo łączyć. Do czego to mi się łączy? Tam gdzieś? No nie. Nie o to mi chodzi. Dobra, ja może to sobie tak postawię na razie bez żadnych połączeń i zobaczmy, dlaczego nie można tego z tym. Przez tę drogę pod spodem. To ja ją sobie ewentualnie wyburzę, tylko wcześniej chciałbym wiedzieć, czy w ogóle uda nam się przejechać tędy, no bo tu jest troszkę ciasno. Mamy ten magazyn. Jeszcze jakieś drogi tutaj są. No nie jest najlepiej. W takim razie wycinamy drogi. Tak, tak jest chyba najprościej. Wyciąć drogi, zrobić taśmociągi, a potem się martwić drogami. O, zobaczcie, takie coś nam tutaj wejdzie. No i właśnie, teraz się martwimy drogami. Czy uda mi się to jakoś podłączyć? No stąd sobie wyjdziemy powiedzmy jakoś tak. Tylko pytanie, gdzie wyjdziemy? Tu gdzieś? Pod to? No można próbować. Dobra, z tym też jakoś uda się przejść. Czy to sobie podłączymy? Niedobrze. Z tym to tak naprawdę będzie ciężko. I chwila, czy ja postawiłem właśnie drogę, zamiast zrobiłem to połączenie, które chciałem zrobić? No nie o to mi chodziło. Chcemy połączyć się stąd dotąd. Teraz będziemy kombinować z tą drogą, no tylko właśnie, tego mi się nie uda zrobić, także to już na pewno jest do wyburzenia. Spróbowałbym to postawić na przykład tak kawałek dalej. Może teraz będzie prościej, czyli co, z tym przejeżdżamy jakoś tam. Teraz ta droga, tutaj będzie ciężko pod tym przejechać, no dobrze, ale możemy jechać dalej. I czy udałoby się jakoś objechać ten silnik, tutaj pod spodem przejechać? Wątpię, wątpię, nie ma szans. Także jeśli ja bym tutaj chciał mieć jakąś drogę, no to trzeba przejechać przez tory. To i tak nie jest jakaś ważna droga. Kto tutaj podjeżdża? Strażacy, o ile i tak nie użyją helikopteru. Więc to naprawdę będzie rzadko używane, chociaż niedobrze, że tutaj są te szlabany i niedobrze, że tutaj podjeżdżają takie długie pociągi, bo wyobraźcie sobie, strażacy będą czekać, aż ten pociąg się załaduje, a tutaj mamy pożar na przykład. To też jest złe rozwiązanie. Musimy to przesunąć na przykład kawałek dalej, gdzieś, gdzie jednak rzadziej są te pociągi. Okej, i teraz stąd dotąd, z tym możemy jeszcze tam pojechać i się podłączyć. No dobrze, coś takiego. Przy okazji mogę jeszcze to podłączyć. No i co my jeszcze tutaj mamy? Z tą drogą musimy przejechać na przykład jakoś tak i tak. To podłączamy, a to jest ta podstacja. Może tego nie muszę podłączać. Okej, zostawmy. Także taśmociągi mamy, są one podłączone, będzie to tutaj dostarczane. Widzę, że jacyś pracownicy sobie chodzą pieszo na budowę, no ale to już chyba ustaliliśmy, że nie chcemy tego, bo potem są problemy gdzieś tam w sklepach czy coś. Także dziękuję za komentarze. Możemy po prostu zmniejszyć liczbę pracowników, tak? Tutaj. I wtedy oni podobno nie będą przychodzili, tylko te autobusy będą ich musiały przywozić. No miejmy nadzieję, że to tak zadziała. Więc tak naprawdę teraz możemy sobie czekać, aż oni to wybudują. Nie spieszy mi się z tym. A w międzyczasie, jak oni się będą z tym męczyli, to ja mogę rozplanować, jak tutaj będą wyglądały te tory. Czyli na pewno tutaj, na tym odcinku coś takiego. Mam budowę samodzielną? Mam, okej. Taki tor mi tu będzie potrzebny, tylko właśnie, bo gdzieś by go trzeba podłączyć na czas budowy. To znaczy, możemy to tak podłączyć, okej. To nawet jakoś wygląda i tutaj podłączymy się tak. Jak już skończą to budować, no to po prostu zmieniamy ten semafor, pozbywamy się tego toru i będą sobie mogli jeździć tędy. A czy bardzo mi zależy, żebyśmy jeździli tam na dwóch torach? W tym momencie może nie. Na razie co my tutaj mamy? Jakąś stację przy tej rafinerii?
to na razie poczekajmy. Jeden tor mi tutaj wystarczy. Więc powiedzmy, że to będzie taka próbna budowa, taka króciutka, ale gdzie się będzie więcej działo, no to tutaj na końcu świata. Ponieważ ja tu bym chciał mieć taki super długi tor. No i tu będą mieli co robić. Tylko zanim tory, to trzeba by postawić jakąś stację i ja myślę, że można by ją dać gdzieś tutaj, powiedzmy w centrum. No dobra, centrum to jest bardziej w tych okolicach, no ale chodzi o to, że tutaj jest to centrum tego nowego osiedla, będzie dworzec autobusowy, więc idealne miejsce na jakąś przesiadkę. A tak w ogóle to oni się przesiadają w tej grze, na przykład z pociągu na autobus i gdzieś potem jadą? Możecie mi przypomnieć w komentarzu. Także wydaje mi się, że postawiłbym to gdzieś na przykład tu, tak na przedłużeniu tej drogi, taka właśnie droga do stacji. No i zobaczmy teraz, co możemy zrobić z tymi torami. Na przykład na takim lekkim łuku, gdzieś by one sobie tam odchodziły, no i później obowiązkowo będą musiały ominąć to nasze jeziorko ścieków, czyli na przykład coś takiego. No może być, chociaż ja bym był bardziej zadowolony, jakby to wszystko było na jednym łuku. Czyli stąd wyburzymy sobie taki dosyć spory kawałek, jakoś tak dotąd i zobaczmy, jakby mi to wyszło, gdybym ja to złapał po prostu stąd i doprowadził jakoś tutaj do stacji. Myślę, że będzie ładniej. Więc teraz, ten drugi tor, idziemy tutaj równolegle do końca. I jeszcze może bym zerknął szybko na te drogi, żeby tutaj już jakieś przejazdy były porobione, ale nie będę się tutaj bawił w jakieś mosty, tunele czy tam wiadukty. Zwykły przejazd kolejowy ze szlabanami, coś takiego. A czy po tej stronie coś muszę robić? To znaczy tutaj jest taka droga, ale ja nie wiem, czy ja będę chciał jeszcze budować tory w tamtym kierunku. No, tak naprawdę tu już nie ma nic ciekawego. Więc to sobie na razie zostawimy, może kiedyś coś tam będę kombinował. Teraz, co ja jeszcze będę potrzebował przed stacją? Taki przejazd z jednej i z drugiej strony. Semaforów na razie nie będę stawiał, bo nie chcę, żeby były jakieś problemy, że na przykład ten pociąg budujący te tory gdzieś mi tutaj utknie czy coś takiego, bo semafor mu powie, że to jest tor jednokierunkowy i nie może wjechać. Dopiero jak wybudują całość, wtedy będę się bawił w semafory. No dobrze, w takim razie jedziemy dalej tutaj, omijamy sobie to jeziorko, powiedzmy jakoś tak. No i teraz jakoś tędy przy drodze. Także ja bym tutaj szedł jak najbardziej prosto, chociaż możemy zerknąć, jak tutaj ta krzywizna wygląda. No nie ma tragedii, nie jest to jakiś super górzysty teren. Drobne pagórki. Jeszcze zobaczyłbym tak z daleka, jak to dokładnie wygląda. Czyli co, jedziemy gdzieś tak na przykład dotąd, chociaż tu się ciężko będzie podłączyć, ponieważ jest ta stacja do tankowania. Więc możliwe, że to będzie trzeba w ogóle zrobić po drugiej stronie drogi i wtedy moglibyśmy się do tych torów podłączyć gdzieś tu. Tak będzie trzeba, czyli co, takie coś, tylko ten przejazd kolejowy musi być pod takim kątem. No dobrze, czyli to jest jeszcze do wyburzenia, zrobimy to troszeczkę inaczej. Zacznijmy może stąd i ten przejazd zrobimy sobie jakoś tu, no coś takiego, chociaż tutaj jest taka górka, gdybym ja to zrobił kawałek dalej, ewentualnie inaczej, ja nie powinienem dopasowywać torów do drogi, tylko drogę do torów. Samochód sobie tam jakoś pokręci, czy tam jakaś ciężarówka zatrzyma się, no a jednak pociąg, to ja bym chciał, żeby jechał najszybciej jak tylko się da. Czyli jeszcze raz, przejeżdżamy sobie jakoś tak, tutaj prosto i na przykład dopiero skręcimy w tym miejscu i tak lekko zahaczę o ten pagórek, ale ja to mogę spróbować prawym przyciskiem wyrównać lekko, okej, tak i teraz dalej pojedziemy sobie tam, też tutaj wszystko sobie to wyrównamy, czy tam wygładzimy, może być jak najbardziej, teraz ten sąsiedni tor, jedziemy, tutaj sobie jakiś przejazd później zrobimy, dalej tędy i jeszcze dotąd, tak, zgadza się. Tutaj już powinno być prościej, chociaż to się jeszcze okaże, bo ta droga jest na takim sporym nasypie. No i co, będziemy tutaj budować tunel kolejowy? No chyba nie. A może? Tak naprawdę, czemu nie? W sumie fajnie by to wyglądało. Tylko, że ten tunel to musi być troszkę dłuższy. O, właśnie, coś takiego. Czyli tu byśmy sobie wjechali na górze, załóżmy jakaś autostrada czy coś takiego i jedziemy dalej tędy. No ale właśnie, żeby to miało większy sens, to może ja na górze spróbuję dobudować jeszcze jedną drogę. I fajnie by to było zrobić teraz, zanim ten tunel tam na dole powstanie. Czyli te projekty sobie wyburzamy po jednej i po drugiej stronie, tylko ja bym nie chciał przewodów uszkodzić przypadkiem. Zrobimy sobie teraz tutaj drugą drogę. Zbyt duże nachylenie po bokach. Ciekawe, co, tak się nie da? Da się, wystarczy zrobić w kilku kawałkach. Okej. I jeszcze jakoś tam dalej, no ale tym się może kiedyś zajmę, może nie. Wolę po prostu coś takiego mieć. Chociaż mogę to sobie wybudować, żeby ten teren się tutaj zmienił. Czy on się zmienił, czy nie zmienił? Słabo to wygląda. Wstrzymajmy sobie to może, nie budujcie jednak tego. Bo ta droga to chyba będzie do usunięcia i ja bym tutaj musiał na przykład najpierw sobie coś wygładzić,
wygładzić tym narzędziem do wygładzania, a potem może dawać jakąś drogę. Wyrównaj teren, wysokość środka. Okej, potrzebujesz wolnego spychacza. My tu jesteśmy dosyć daleko od wszystkiego, więc może ja tymczasowo sobie włączę budowę za ruble i spróbujmy teraz, ale tutaj w ogóle ciężko jest cokolwiek równać. Dobra, zapomnijmy o tym. I tak pewnie nie będę tutaj robić nigdy tego drugiego pasa, tej drugiej drogi, bo jakiegoś wielkiego ruchu tam na granicy nie ma. A jak kiedyś jednak coś takiego będę chciał zrobić, no to się będę wtedy martwił. Czyli co, jedziemy z takim tunelem tutaj i oczywiście będę potrzebować też tunel równoległy. Gra mi w tym pomoże, oczywiście. No i zobaczmy, jakby mi się to podłączyło. Łapiemy się stąd do tego miejsca. Może ja sobie oddalę kamerę. Jak to wygląda? Tak. No dobrze, może być. Łączymy sobie też to drugie, tylko nie za ruble. Dobrze, że gram na zatrzymanym czasie. Czyli co, masowe wstrzymanie budów, zatrzymujemy sobie to i robimy buduj samodzielnie. Możemy tak naprawdę to rozpocząć. Tutaj też sobie rozpoczniemy wszystkie te tory. Dalej, dalej jeszcze w tym miejscu. Tutaj ta droga i chyba stacja jest już rozpoczęta. Tylko fajnie by było jednak grać na włączonym czasie, żeby tam mi już budowali w mieście. Więc może ja sobie naprawię tę drogę. Pojedźmy na razie tak jak wcześniej jechaliśmy i tutaj będzie problem. A żeby go nie było, to będziemy musieli na przykład odjechać delikatnie tak. Teraz zrobić ten przejazd w ten sposób i tutaj teraz wrócić na właściwą drogę. Takie coś, no może być. No i to sobie już wybudujemy za ruble, niech te samochody mogą tam przejechać na koniec świata. Włączam czas, no i tak naprawdę możemy teraz grać na włączonym. Także co teraz? Jedziemy dalej z tymi torami, tylko oczywiście na budowie samodzielnej. Zaczniemy od zakrętu w tę stronę, tutaj, jak najdalej, jak najłagodniej ma być. Teraz drugi tor, dojeżdżamy do tego samego miejsca. No i możemy też zbudować tory w drugą stronę. W tym momencie to mi nie jest jakoś bardzo potrzebne, ale jakbym chciał na przykład jakichś turystów ściągać z zagranicy, żeby sobie odwiedzili koniec świata, no to coś takiego się może przydać. Tylko z czym tutaj jest problem? Aha, z tymi sygnalizatorami. Już ich nie ma i teraz spróbujmy stąd podłączyć się tu. Skrzyżowanie niedozwolone, kawałeczek dalej. No troszkę ten zakręt będzie ostry, ale to chyba nie jest gra, w której trzeba się przejmować takimi rzeczami, także takie coś też tu. No i tak naprawdę na razie tyle. Bez żadnych sygnalizatorów, tego teraz nie potrzebuję. Masowy start budów, zaznaczmy sobie to. No i zobaczmy teraz, co się dzieje w stolicy. Czy wyście mi to już wybudowali? Wątpię. To pewnie troszkę potrwa. Jak na razie brak pracowników lub maszyn, brakujące materiały, asfalt, nikogo nie ma na placu budowy. Pytanie, czy to jest przez to, że ja tutaj zmniejszyłem to? Chociaż no nie powinno być, bo myśmy zmniejszyli maksymalną liczbę pracowników spoza biura budowy, tak? A robotników na placu budowy dalej może być 207 i mogę to ewentualnie tutaj zmieniać. Także musimy po prostu chwilę poczekać i może ich tutaj przywiozą. Mogę tak naprawdę zwiększyć priorytet. Może wtedy się pospieszą, zostawiam na przykład tę rozgłośnię radiową, na którą już też dosyć długo czekamy. Co tutaj w ogóle się dzieje? Robotnicy na placu budowy 0 na 1000 coś i spoza biura budowy też możemy się ich pozbyć. No ale na razie to wy chyba budujecie tę drogę. Ja wam tutaj już pomogę, bo ileż można czekać. Tutaj też wam pomogę i może jakoś zaczną to budować. No ale priorytetu na razie nie zwiększam, wystarczy taki średni. No dobrze, ale skoro dzisiaj taki kolejowy odcinek, to może zajmiemy się jeszcze tym kolejowym centrum dystrybucyjnym, ponieważ my tutaj mamy problemy. Po prostu tu jest za mało miejsca na te wagony. Pamiętacie pewnie, chciałem dokupić jakieś wagony kryte, musiałem sprzedać cysterny. Chciałem takie na cement, też musiałem coś sprzedać. No to jest troszkę bez sensu, także ja bym chciał dobudować kolejne centrum dystrybucyjne i wtedy tym moglibyśmy mieć ustawioną minimalną ilość wagonów 3, a tam będzie jakieś takie większe, porządne centrum dystrybucyjne, gdzie na przykład, nie wiem, 5, może 7 ustawimy. No to się jeszcze tak naprawdę okaże. Mam tutaj takie kolejowe centrum dystrybucyjne z moda, no i wydaje mi się, że ono będzie troszkę większe, to znaczy nie widzę tutaj jakoś dużo informacji. Długość stacji 208, plac na pojazdy, nic nie wiadomo, powierzchnia jakaś tam jest. No ale mam nadzieję, że chociaż troszkę lepiej z tym będzie. No i teraz pytanie, gdzie coś takiego stawiamy? No myślę, że możemy w podobnym miejscu, tylko jak tutaj będzie z tymi torami? Czy uda mi się na przykład jakoś z tego odjechać, powiedzmy na taki trzeci tor, no bo tak by było najprościej, żeby już nie robić dodatkowego podłączenia z tymi głównymi torami, no bo bez przesady, tu jest jakieś skrzyżowanie, później tutaj, kawałek dalej, no to by była już lekka przesada, także najlepiej by było, gdybym wyjechał sobie na przykład jakoś tak, powiedzmy takim dodatkowym torem, no i zobaczmy, gdzie by to było.
na pewno odbite. No i może na przykład jakoś kawałek dalej, ale tak, żeby na pewno było podłączone do prądu. Tutaj, no niech będzie. Tylko ja sobie zatrzymam na chwilę czas, bo tutaj też będzie kombinacja z tymi semaforami. Ja to może na razie wyburzę, tak będzie prościej. No i ja bym to spróbował zacząć na przykład stamtąd. Taki przejazd jeden, zmieścimy się z drugim, zmieścimy. Teraz, to bym chciał podpiąć na przykład do tego toru, możemy iść tak fajnie prosto i to na przykład do tego. A jeśli chodzi o semafory, to tutaj muszą być semafory mieszane i to się robi w ten sposób, tak? Pojedynczy w stronę stacji, podwójny w stronę skrzyżowania, przypomnijcie mi to. No tak, zgadza się, tutaj to właśnie tak mamy. Czyli tu coś takiego, chociaż ja to może kawałek przesunę, żeby jakoś równo było. To się da postawić w tym miejscu, okej, jeden, aha, w tym miejscu nie postawię? Nie, no nawet postawię. Także drugi taki tu i teraz jakoś, aha, tutaj możemy dopiero postawić raz i dwa. Czyli to tak naprawdę będzie taki blok rozdzielający pomiędzy czterema stacjami, z czego tak naprawdę one są tak trochę rozdzielone, no bo tutaj po prawej łączy się z tą stacją po prawej na tym torze i tu mogą jechać w dowolne miejsce, no i po drugiej stronie też coś takiego. Ja sobie tutaj zapłacę za te tory, żeby to mi mogło działać. Wybudujmy sobie też to i włączamy czas. Teraz, polna droga, oczywiście, musimy też jakoś to podłączyć, tylko ja bym tutaj objechał naokoło, żeby już nie robić jakichś tam niepotrzebnych przejazdów. Pojedziemy po prostu jakoś tak i gdzieś tutaj, do tej drogi, no pewnie. Sfinansowanie czegoś takiego kosztowałoby nas 132 tysiące rubli. Bierzemy? Bierzemy, pewnie, już nie czekajmy na to. Mamy to wybudowane i teraz pokażcie mi, ile tutaj możemy tych wagonów? Tak naprawdę nie wiadomo, bo nie ma na ile, po prostu jest zero. No ale dobrze, to się okaże w praniu. Kup pojazd lub maszynę spalinową. I tak na dobry początek kupiłbym na przykład dwie takie lokomotywy, też żeby nie przepłacić. I teraz się zastanówmy, do czego to kolejowe centrum dystrybucyjne będzie służyć? Bo przypominam, tutaj raczej chcemy mieć długie pociągi. Gdzie my używamy tych długich pociągów? No mi się wydaje, że przewożąc na przykład masę bitumiczną, paliwo gdzieś tam na skład celny. Także czy ja mógłbym zrobić coś takiego, że na przykład taką cysternę przeniosłbym sobie do tamtej zajezdni, do tamtego biura? Chyba się da. Tylko takie pytanie, czy ona sama tam przeskoczy, czy coś takiego, czy będzie musiał podjechać jakiś pociąg? Chyba będzie musiał podjechać pociąg. Ja nie wiem, jak oni to zrobią. No, ale teoretycznie mogę spróbować jeszcze przepisać te inne wagony i zobaczymy, co się stanie. Ja je sobie przepisałem i może po prostu jak tutaj coś będą chcieli z nimi robić, to wtedy je wezmą? No możemy próbować, także podłączymy sobie tę stację tutaj paliwową, czy jak ona się tam nazywa. Tu my chcemy ładować, ale już widzę, że nie ma tych rzeczy, więc te po prostu wagony mi nie przeskoczyły. A drugą stacją będzie tutaj ten skład celny, gdzie chcemy to wyładowywać. Więc skoro nie chcą przeskoczyć, to trudno. Ja sobie po prostu kupię jakieś wagony pewnie. I my tutaj mamy różne te cysterny. Używaliśmy chyba wcześniej ten 68 ton, ale mamy teraz też taką na 120, także ja bym poprosił raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem powiedzmy. Ja to chcę sobie ustawić, żebyście brali siedem, nie no dobra, może na początek pięć wagonów, minimum. Tu jeszcze wyjechał taki pociąg z jedną cysterną, no ale dobra, niech mu będzie, kolejne już pojadą większe. No i jak my to robimy? W gliwiły stoku bierzemy masę oraz paliwo, na składzie celnym sprzedajemy masę oraz paliwo. Także przejdźmy sobie teraz tutaj, ponieważ trzeba zrobić to troszkę inaczej. My na granicy nie będziemy sprzedawać teraz masy oraz paliwa przez to centrum, no ale dobrze, wozić je cały czas możemy. Niech oni na przykład korzystają z tych wagonów, żeby zawozić paliwo na przykład tutaj, na koniec świata, do tego zbiornika. To jak najbardziej tak dalej może być na takie lokalne potrzeby, a tam na granicę to niech jedzie większy pociąg. Tak to chyba będzie miało większy sens. No to co, teraz możemy sobie wejść jeszcze tutaj i trzeba by w sumie naprawić te wagony. Tak, dobra, niech one jednak zostaną tutaj. Aha, możemy po prostu anulować zmianę miejsca. Ja sobie to już wszystko przeklikałem i teraz, w takim razie, skoro tam mamy te cysterny, skoro tamci się tym zajmują, to tutaj ja mogę na przykład ich troszeczkę sprzedać i zamiast tego kupić sobie na przykład więcej wagonów na cement, czy tamten wagon kryty. No to może się przydać, ewentualnie jakąś węglarkę. No zobaczymy, w zależności od potrzeb. Takich wagonów, niech tutaj będzie cztery. I teraz ja bym chciał dokupić jeszcze właśnie cement oraz wagon kryty.
kryty. Czyli tutaj, raz, dwa i wagon kryty, jak on się nazywa? To jest 11.066, czyli takie coś. Bierzemy też raz, dwa, no nie mówcie, już nie ma miejsca. Ile tego? 34. Czemu za każdym razem ja tracę maksymalną ilość wagonów? Kiedyś mieliśmy 36. Sprzedałem coś, chciałem dokupić, nie, tylko 35. Teraz nagle 34. O co tutaj chodzi? Chyba, że to działa tak, że na przykład niektóre wagony są dłuższe, zajmują więcej miejsca, może dlatego nie ma tutaj sztywnego limitu? No może, to by było w sumie logiczne. No ale okej, będziemy mieć w takim razie więcej na cement, a później się jeszcze zastanowię, co z tym zrobić. Tylko jeszcze ważna rzecz, czyli ja bym tutaj musiał podłączyć paliwo, żebyśmy czasami nie zamawiali tego z zagranicy, żebyśmy nie musieli płacić za używanie tych pociągów. Także tutaj, średnie centrum dystrybucyjne, czy to jest to? No nie, to jest dystrybucja paliwa po stolicy, także podepniemy sobie też ten budynek, widzimy, że ten obok też jest podpięty. No i pięknie, zobaczcie, stąd mi wyjeżdża pociąg, który ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć wagonów na cement. Fajnie, będzie to szybciej działało, bo z tego co pamiętam, my ten cement też teraz sprzedajemy. Czyli możliwe, że będziemy więcej jeszcze zarabiać. No ale to w takim razie, skoro ja chcę zarabiać, to może bym tutaj kupił jeszcze wagony na cement. To może być dobry pomysł. Ja bym jeszcze tutaj poszukał, czy czasami nie ma jakichś większych wagonów na cement. No ale niestety większego mi się nie udało znaleźć, także kupujemy po prostu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli dwa więcej niż ten minimalny limit. No i teraz możemy dodać jeszcze nowe połączenie. Czyli to będzie stacja ta. Mam nadzieję, że on mi się tutaj zmieści, taki dłuższy pociąg. No a składu celnego to już nie muszę dodawać, co nie? Czyli tutaj Brelow ładujemy cement, a nie gliwiły stok, tylko średni skład celny, wyładowujemy cement, czyli go sprzedajemy. No to teraz poprosiłbym jeszcze to kolejowe centrum dystrybucyjne i na średnim składzie celnym nie sprzedajemy już cementu, ponieważ robimy to stąd. Takie właśnie centrum dystrybucyjne odpowiedzialne za eksport. Na razie i tak będziemy musieli troszkę poczekać, ponieważ tego cementu nie ma jakoś super dużo, no ale jak będzie, ten pociąg sobie podjedzie, sprzeda i zarobimy. No dobrze, ale skoro to jest taki kolejowy odcinek i już i tak zapłaciłem za tamtą, to chyba będziemy musieli zapłacić za to, bo z tego co widzę, to oni nawet tutaj nie ruszyli z tą budową. Ile takie coś? 104 tysiące rubli, ewentualnie 81 tysięcy dolarów. Wiecie co? Ja bym zapłacił dolarami, bo jeszcze potem będzie trzeba pewnie jakiś sprzęt kupować, pewnie go kupię za ruble, także wydajmy dolary, a rubli bym sobie jeszcze troszkę zostawił. No i niestety, będzie trzeba jeszcze wybudować to, no to może powiedzmy to za ruble, to za dolary, to za ruble, to za dolary i jeszcze zostało to za ruble. No i dobrze, to mamy wybudowane, w takim razie wybudujmy sobie jeszcze to i zobaczmy, co my teraz tutaj możemy zrobić. Mamy miejsce tylko na cztery maszyny, mamy jakiś wewnętrzny skład na stal, prefabrykaty, cegły i deski, ale to z tego co pamiętam, to na takie zwykłe tory, to mi takie rzeczy nie są potrzebne. No nie. To może być potrzebne na przykład na coś takiego z podkładami drewnianymi, tego raczej nie buduję. Jest też zelektryfikowane torowisko, aha, i tu będą potrzebne części elektroniczne, ale na razie też się tym nie zajmuję. Co tutaj jeszcze będzie potrzebne? Aha, zbiornik na ropę mamy. No dobrze, to w takim razie możemy sobie podpiąć to centrum dystrybucyjne też do tego budynku, żeby mi to tutaj dowozili. Dalej, musimy zwiększyć zasięg, żeby oni jednak budowali to na całej mapie. W sumie jestem ciekawy, czy wy tam dojedziecie, bo to by było słabe. To znaczy, mamy tutaj zasięg aż dotąd. Ajajaj. No jestem ciekawy, czy wy to wybudujecie aż tutaj do końca, czy po prostu na końcu świata, to ja będę potrzebował jakieś nowe biuro budowy kolei. Zobaczymy. Tu widziałem, że coś się świeci, jak ja na to najechałem. Gdzie my to mamy? Tutaj, okej, czyli tym się pewnie zaraz zajmą, tylko nie mamy jeszcze żadnych pojazdów, które by to mogły budować. Potrzebny zestaw do układania torów. Kup pojazd lub maszynę, zobaczmy za ruble. No i tu tak naprawdę mamy tylko takie rzeczy. Na razie może bym się skupił na tych podstawowych rzeczach, zapomnijmy o tym, co ja tutaj mam z modów, bo nie chciałbym, żeby to mi się pomieszało. Czyli co, jest żuraw kolejowy, to jest poziom 35, aha, i tu są po prostu inne rzeczy innych poziomów. To jest poziom 70, tutaj 17, 12, aha, tu jest jeszcze wiercenie tunelu. Dobra, możliwe, że jeszcze coś takiego będzie trzeba kupić. 806 tysięcy, drogo troszkę jak na taki krótki tunel, no ale zobaczymy, może im się uda to bez tego budować. No i tutaj
jest jeszcze taka suwnica poziom 35, ale ja się coś obawiam, że tutaj i tak będziemy potrzebowali tych maszyn z różnych kategorii. A czy mamy coś za dolary? Nie, tutaj nic nie ma. Także tak na dobry początek, może ja bym sobie kupił takie EDEK 300, jeden taki, bo nie wiem, czy dobrze kupuję, czy nie. No i zobaczmy, czy on rusza, czy on coś zacznie już budować. Na razie brak pracowników, brak paliwa. O, są już jacyś pracownicy, fajnie. I wyjeżdża EDEK, super. A gdzie nasz Edward EDEK jedzie? On jedzie na te niedokończone tory, czyli to jest ten fragmencik, super. No dobrze, niech on sobie jedzie, a ja bym zobaczył, jak tutaj z podłączeniem dla pieszych, bo możliwe, że to też trzeba troszkę poprawić. O, proszę bardzo, niech oni też tędy chodzą, tak będzie dużo, dużo prościej, tylko że to zrobimy sobie szybciutko za ruble i zobaczmy jeszcze, co tutaj możemy. A proszę bardzo, takie połączenie i to też sobie zaznaczę za ruble. No to w takim razie zobaczmy, co robi nasz EDEK i jak on w ogóle wygląda. Tutaj mamy taką lokomotywę, okej, okay. Tutaj mamy te tory, wieziemy je na takich wagonach, no dobra, dobra, niech on sobie jedzie, ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, to znaczy już to tam kiedyś widziałem na live, jak grałem, no ale też nie pamiętam dokładnie, także chciałbym to zobaczyć teraz, no pięknie, on tutaj ma taki dźwig i wyciąga te tory i pewnie je jakoś tutaj montuje, no genialne, no i tak to można budować, nie płacimy wtedy za tory i możemy sobie robić jakieś długie połączenia. No a docelowo fajnie byłoby na przykład zrobić też jakieś połączenie kolejowe z innymi granicami. Możliwe, że gdzieś tam na zachód, zobaczcie jak tutaj daleko trzeba pojechać, no ale jakbyśmy mieli takie połączenie na przykład w to miejsce, no to wtedy moglibyśmy, nie wiem, jakiś cement, chemikalia, cokolwiek sprzedawać tutaj i zarabiać dolary. No to by było fajne, ewentualnie zrobić jeszcze jakiś przejazd, bo ta jedna granica tutaj to jest troszeczkę mało i czasem mi się pojawiają komunikaty, że pociąg czeka zbyt długo. No tak, no bo jeden taki tor, tyle ich tutaj musi czekać, więc można by właśnie próbować gdzieś się jeszcze połączyć, nie wiem, czy ta sąsiednia granica to sąsiednie przejście graniczne, gdzie to jest, chwila, za daleko pojechałem, tu mamy coś takiego, ale to jest tylko na prąd, dalej w tym miejscu, tu jest tylko droga, czyli tak naprawdę kolei jakoś w okolicy nie mamy, tu to są już góry, to raczej wolałbym z pociągiem nie wjeżdżać, czyli pewnie tory będą dopiero tu. A jak to jest daleko od naszej istniejącej infrastruktury. No, daleko, daleko, tak. No, ale gdyby to wybudować, to mielibyśmy fajne połączenie z tym i moglibyśmy na przykład paliwo sprzedawać tam. No zobaczymy, to zależy od tego, jak nam to będzie działało. A tutaj to co się dzieje? No niedobrze. Autobusy z pracownikami sobie czekają i zaraz to się skończy tak, że ci nie będą produkowali tego asfaltu, więc ci będą dalej czekać. Dalej, ci nam nie zrobią paliwa. No dokładnie, brak pracowników, elektrownia, brak pracowników, no i nie będziemy zarabiać dolarów. No to tak nie powinno wyglądać. Tylko pytanie, co ja teraz tutaj mogę zrobić? Czas na pogromce korków w Sowietkach. Przez ten przystanek raczej nie przejedziecie. Czy chwila, czy wy wszyscy na pewno tutaj? Tak, wszyscy po asfalt. To ja już w takim razie wiem, dlaczego oni nie chcieli tych dróg jakoś tak bardzo budować, bo im tam asfaltu brakowało. No dobrze, tylko w takim razie to ja powinienem teraz zrobić na przykład jakąś drogę asfaltową, przeprowadzić ją sobie tędy i podłączyć się na przykład gdzieś tu, żeby oni sobie to ominęli. Wybudujmy to za ruble. No tylko pytanie, czy oni to ominą, bo teraz oni tutaj stoją. Niedobrze. No i tutaj też nie ma tych pracowników, nie dadzą wam tego asfaltu. Wy tu będziecie czekać w nieskończoność. Tutaj ktoś zawraca. No a może jakieś znaki? No nie wiem, jakbyśmy tutaj zrobili normalne skrzyżowanie. Wy ustąpcie pierwszeństwa. Tutaj też z tego przystanku. Czy coś z tego teraz będzie? Coś nie za bardzo. A jakaś droga, no nie wiem, w tamtym kierunku też nie za bardzo. No niedobrze. Ale możemy przyspieszyć autobusy, co nie? Robiąc im na przykład wcześniej troszkę ten zjazd. Tę drogę na przykład w takim razie możemy wyburzyć. On już nie wie, gdzie jechać, ale ja bym mu w takim razie zrobił coś takiego i coś takiego. To sobie wybudujemy i może oni teraz jakoś skręcą na ten przystanek? Ciebie to ja bym tutaj, no nie wiem. Aha, bo ty jedziesz na przystanek końcowy? Nie, ty jedziesz na przystanek 2. No to jedź tam, jedź do przystanku, nie ominiesz tego. To jedź w takim razie do centrum. Zawrócisz? Nie zawrócisz, no oni się nie ruszą. No niedobrze, ale możemy jeszcze próbować wyburzyć to i wtedy oni będą musieli już tędy przejechać.
przejechać, tak? Mimo, że to jest dłuższa droga, ewentualnie tutaj. Bo domyślam się, że tego nie wyburzę. No właśnie, tego nie wyburzę, bo tu mamy tyle pojazdów, co nie? Ten już niby chce tutaj skręcić w prawo, miga. No to może wam zrobimy jakąś polną drogę. Nie wiem, wcześniej, żeby już nowe samochody się nie blokowały. Musicie jechać tam po prostu. Okej, tutaj ktoś zjechał, fajnie. No a kolejne to już miejmy nadzieję, że pojadą tą polną drogą. Nie wiem, to wam wyburzyć? Nie, no nie mogę. Nie mogę, absolutnie. Ale jeszcze jakby się jakiś koreczek zrobił, to mogę próbować coś tutaj. O, żeby mogli przejechać. Też jeszcze się nie znam na rozwiązywaniu problemów z korkami w tej grze tak naprawdę, więc widzicie, jak się uczę. Może coś kiedyś z tego będzie. Może będziecie mi podsyłać swoje miasta i będę je naprawiał. No, ale na razie to raczej szybko nie nastąpi. Co ja tutaj jeszcze mogę zrobić? Może na przykład droga stąd dotąd. W sumie jak najwięcej takich dróg, żeby mogli zawrócić. Kogo tutaj cofnąć? Ciebie? Nie jedź do tej wytwórni asfaltu, tylko jedź już do tej rozgłośni radiowej. Aha, tylko że ja ciebie nie mogę w tym momencie poprosić, żebyś tam pojechał, bo ty jesteś z biura budowy. Niedobrze. Ciebie mogę? No ty masz jechać do centrum, ale początkowy lub końcowy budynek nie jest połączony z drogą. No ciekawe. Jak nie jest? Przecież da się przejechać. Ajajaj, no i co teraz? Co teraz? Widzowie, pomóżcie. Tak, na przyszłość. Informacje. Co robić w takiej sytuacji? Bo ty jedziesz... Aha, ty też jedziesz do wytwórni asfaltu. Ty jesteś w drugą stronę w ogóle ustawiony. Kolejny, do wytwórni asfaltu, do wytwórni. Zawracacie mi tu. Po prostu wszyscy chcą tam teraz podjechać. No nie wyburzę tego. To by był najlepszy pomysł, żeby oni jednak nie pojechali tam. Jeszcze gdybyśmy się tych autobusów pozbyli, to może by było lepiej. No, ale ty chcesz skręcić w lewo, tak? Więc jeśli tylko oni by się troszkę przesunęli, dałoby się skręcić w lewo, ewentualnie gdybym to zrobił kawałek wcześniej. No, możemy ewentualnie próbować wyburzyć tę ścieżkę. No nie mówcie, że się ścieżki nie da wyburzyć. No halo, bez przesady. To by mi trochę pomogło, chociaż widzę, że nawet jeden przejechał, bardzo dobrze. No to próbujemy jeszcze na przykład zrobić kawałek wcześniej coś takiego. Okej, może ktoś pojedzie? Super, to mi się podoba. Jak najbardziej może być, tylko że wy dalej tutaj będziecie stać. Dopóki jacyś pracownicy tutaj nie podejdą, no to wy czekacie. Ale skoro teraz będą mogli dojechać na ten przystanek, sobie podejdą, wytworzą ten asfalt i powoli każdemu go dadzą. No jest nadzieja, że to zadziała. Tutaj jedzie jakiś samochodzik, no ale wątpię, żeby on mi tutaj dowiózł pracowników. Ile? Jeden robotnik? Gdzie ty jedziesz? Aha, na mały parking. Dobra, nie. A czy można to na przykład jakoś oszukać? Budynek mieszkalny, a dajmy tutaj chociaż takie coś, 15 robotników. Jakbym ja to tutaj wybudował, oczywiście z mieszkańcami, za ruble, nie buduj samodzielnie, tylko automatyczna budowa za ruble. Chociaż chwila, czyżby przyszli? No jest jeden pracownik. Tak jakby coś ruszyło, no bo ja teraz chciałem postawić budynek mieszkalny, żeby tutaj byli jacyś mieszkańcy. Już nieważne, żeby tam nie mieli wody, prądu, jedzenia, byle podeszli, zrobili asfalt i żeby oni mi przejechali. No ale widzę, że coś tutaj ruszyło tak jakby, więc może jeszcze z tym się wstrzymam. Mogę wam zrobić taki awaryjny przejazd, no ale coś mi się wydaje, że to zadziała. Tak, przyszedł ten jeden pracownik, nawet czterech już jest. Dobra, nie stawiamy żadnych dziwnych domków tutaj. Może jeszcze coś z tego będzie. Tak w ogóle patrzę na ruble i troszeczkę mnie to niepokoi, bo jesteśmy blisko zera. No niedobrze. To znaczy jak dojdziemy do zera, to ja po prostu wezmę pożyczkę. Chociaż jesteśmy serio, blisko zera. Stop. Na wszelki wypadek ja już to zrobię. 5 lat, 2 miliony, bierzemy pożyczkę, żeby nie było potem problemu z jakimiś odsetkami karnymi. Lepiej mieć pieniądze na koncie niż ich nie mieć. To chyba się ze mną zgodzicie. Tylko że ja widzę, że tu jest jeszcze jeden problem. Brakuje żwir, a ja tutaj nie mam żadnego magazynu na żwir, tylko my ten żwir przywozimy bezpośrednio w to miejsce, czyli tutaj stoją i ciężarówki ze żwirem, i ciężarówki po asfalt. No to absolutnie tak nie powinno działać, więc może ja teraz to jakoś poprawię. No i tak naprawdę to moglibyśmy tutaj mieć taki skład materiałów sypkich darmowy. 180 ton żwiru, no zawsze coś. Tylko chwila, bo tego nie podłączymy do taśmociągu, to nie, to może nie tak. Tylko w takim razie taki mały skład materiałów sypkich. No i tutaj już możemy zrobić takie podłączenia. Także ja bym to spróbował postawić tu, tylko jestem jeszcze ciekawy, czy taki napęd mi się tutaj w ogóle zmieści, czy to przejdzie, bo tutaj teraz jest ta nowa asfaltowa droga. Troszkę się ciasno zrobiło. No, ale chyba się nawet jakoś uda. Dobra, w tym miejscu, czyli co? Masowa budowa przy użyciu rubli. Zaznaczamy sobie to wszystko i teraz sprawdźmy to. Bo my tutaj przywozimy żwir, budynkiem dystrybucja paliwo. Tak. Troszkę to jest pomieszane, no ale tak ma być. I tutaj mamy, gdzie my to mamy? Gdzie my mamy wyładunek?
tym miejscu, Gliwiłystok, wytwórnia asfaltu. Także usuwamy to połączenie, dodajemy nowe połączenie w to miejsce i tutaj ma być wyładunek, tak? Wyładunek żwiru. Powinno być dobrze i ja jeszcze jestem ciekawy, skąd my w ogóle bierzemy ten żwir. To jest chyba jakiś stary magazyn czy coś takiego. Nie, to już sobie kiedyś przepiąłem na ten duży. No to chociaż tyle. A czy tutaj jest żwir? Nie ma. No ale dobrze, dlaczego tutaj nie ma żwiru? Skoro... Aha, bo tutaj jest korek, tutaj jest korek, tutaj... Czemu ty czekasz? Czemu ty tam nie wjeżdżasz? Co się z tobą dzieje? Aha, bo ty jedziesz prosto z pasażerami, tutaj czeka następny, tu czeka następny... A, bo tutaj ten Edek pracuje. I on mi wprowadził zamieszanie i zrobił to właśnie przez te semaforki, ponieważ on nie może przejechać pod prąd, a tutaj nie ma toru. Także musimy w takim razie Edka na chwilkę odwrócić, niech on sobie pojedzie tam, okej, na te swoje tory, które wybudował i zatrzymajmy pociąg. Niech on sobie tutaj postoi chwilkę, a ci niech przejadą. A zaraz będziemy kombinować, jak wpuścić Edka na właściwe tory. No bo jak te pociągi mi nie jeździły, no to nie ma szans, żeby zabrać ten żwir z tego miejsca, a tutaj jest go nawet za dużo. No to skoro mamy tyle żwiru, to ja bym chciał jeszcze w takim razie tutaj, w tym nowym kolejowym centrum dystrybucyjnym, dokupić sobie na przykład troszkę wagonów na żwir, czyli taką węglarkę w ilości 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak, i musimy to sobie teraz ustawić, czyli chcemy, żebyś ty pomagał brać żwir stąd do miejsca tego, tak, tutaj, prosto do tego. Zobaczmy, czy to jest dobrze ustawione. Wrazka ma być ładowanie, a tutaj ma być wyładunek. Procent składowania nie 30, tutaj chcemy do pełna. No i dobrze, miejmy nadzieję, że coś wyjechało. Wyjechało? Nie, to nie jest ten. Możliwe, że nie ma lokomotyw, chociaż nie, jedzie pięknie, zobaczcie ile wagonów. Zaraz załaduję ten żwir, no bo w stolicy musi być żwir. Właśnie, dlatego nie było pewnie cementu, ponieważ ci nie mają żwiru. Dokładnie, brakuje żwir. Także nie ma co się dziwić, że takie problemy są. No i tak naprawdę przez to, że tego żwiru nie było, zrobił się ten korek. I on tutaj będzie, dopóki ten żwir się w tym miejscu nie pojawi. Także to jeszcze będzie trzeba przeczekać. No a teraz zobaczmy, co tam z tym naszym Edkiem. Coś się tutaj stało. No właśnie, bo ty mi nie wyjedziesz, ponieważ będzie nam potrzebny taki tymczasowy tor. Budujemy to oczywiście za ruble. Z tego miejsca tutaj uda się... Ajajaj. No troszkę tego miejsca jest mało. Semafor jeszcze przeszkadza do wycięcia. No i teraz zobaczmy. Stąd tutaj skrzyżowanie niedozwolone. O! Udało się. Dobra. I teraz Edek, uruchom pojazd i zmiana kierunku. Niech on sobie jedzie do biura budowy, załaduje tam te kolejne materiały i wróci tutaj budować. Jestem w ogóle ciekawy, czy Edek może budować tunel. Mamy tutaj jakiś problem. On nie może dojechać na budowę, ponieważ ten semafor jest czerwony, a dalej jest zielony, także nie powinno być czegoś takiego. Możliwe, że teraz to tutaj jest źle zrobione i ja sobie muszę zerknąć, bo to jest zwykły semafor. No właśnie, jeśli chcemy, żeby to działało, to tutaj musimy dać chaina i gdzieś tutaj dalej na przykład taki semafor, a w tym miejscu damy sobie taki podwójny, żeby mogli jechać w jedną i w drugą stronę. Tylko, że Edek mi gdzieś zniknął, no halo. Postawiłem na nim semafor i chyba zgłupiał, a ten mi nie jedzie z jakiegoś powodu. Weź tutaj zignoruj czerwone światło, przejedź, bo chyba coś się zacięło. No, a Edek po prostu się przeteleportował tam do tego biura budowy i jedzie jeszcze raz. No, ale serio, mamy już za dużo tych pociągów w okolicy. To mi się wszystko zaczyna blokować i oni serio głupieją na tym semaforze. Nie. Tutaj jest budowa naprawdę. Wywalmy to, jak się skończy budowa, to ustawimy może jakoś lepiej te semafory. Ale widzę, że on robi teraz coś ciekawego, czyli jakoś sobie tam zawrócił. Nie wiem, nie widziałem dokładnie, jak on to zrobił i buduje teraz mi to z tej strony. No dobrze. No niech mu będzie, a teraz wam pokażę coś, co przed chwilą zauważyłem, bo to jest serio smutna wiadomość. Ja nie potrafię w tę grę grać, zobaczcie. 26 mieszkańców, 33, 12, tutaj 25. Po prostu koniec świata znowu mi wymarł. Przecież tutaj już było tak dobrze, wszystko tak pięknie działało. I co, koniec nagle? No dlaczego? Co się tutaj stało? Nie wiem, jedzenia nie mieliście czy coś? Tutaj pięknie, żywność, ubrania, mięso, jest, wszystko działa. Budynek pozbawiony wody pitnej. O nie, chyba... Właśnie stało to, co w stolicy? Duża wieża ciśnień, brak wody, podziemne ujęcie
Wody niby ma wodę, tak? No zobaczmy sobie mapkę przepływu. Tutaj wszędzie nam to działa. Tutaj coś tak słabo. Chociaż wiecie co, bo to jest zielone, ale ten przepływ tak naprawdę jest zerowy, tak? Ciśnienie jakieś takie niskie. Czyżby tutaj nie było prądu, czy coś takiego? Chwila. Gdzie my mamy na przykład hydrofornię? W tym miejscu. No tutaj niby coś się teraz pokazało, ale to tak chwilowo. Jeszcze przed chwilą nie było. Teraz nagle woda do wszystkich dociera. Tak jakby to się właśnie w tym momencie włączyło. A zobaczmy moc. Czy tutaj wszystko działa? Napięcie? No tak, każdy ma. Więc no ja nie wiem. Stacja uzdatniania, mamy chemikalia, pracownicy 1 na 5. No to może być problem tak naprawdę. No ale czemu tak się stało? Co było przyczyną, że nagle mi to zaczęło upadać? Nie wiem. Jeden obywatel nie pracuje, choroba, pozbawieni wody pitnej. No przez to się wyprowadzają, ale czemu zabrakło wody? No nie mam tak naprawdę pojęcia, ale wiecie co? Może ja się tym już zajmę po prostu w kolejnym odcinku. Będziemy sobie ogarniać ten koniec świata oraz zobaczymy, czy Edek potrafi tutaj budować tunele, czy jakoś to zacznie, no i czy pójdzie tam dalej. Także jeśli podobał wam się ten odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze z jakimiś tam radami, no i trzymajcie się, do następnego razu, pa pa, cześć.